Cześć, witam, Papa z Pizzeria To Go, czyli ta gra, którą wybraliście w ostatniej ankiecie. Ankiecie zatytułowanej wynik z ankiety. Nie kupuję, nie? Nic nie kupuję. Można zbierać na kaktusa Makoya, żeby potem móc wymienić. Albo tutaj tą maszynę z sokczkami. Na to, to też mogę uzbierać. Olga przyszła. Mamy 1900 punktów na rang następny. Czyli teraz będziemy ranki zdobywać chyba po 3 dniach. Więc przez ten czas to będziemy ranki zdobywać. To u tych klientów ostatnio odblokowanych trochę się tych gwiazdek ponabija. Olga chce czerwone. Czyli bardzo spaloną pizzę. I tak, dzisiaj robimy tak, że jeżeli będzie pizza gotowa, to najlepiej ją wydać od razu. O, siena. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Wydawanie pizzy od razu, jak będzie gotowa. Tutaj jeszcze ten, szynka i bekon. Czekam na następną pizzę, jest. Jamesa pizza. Czerwone, 3 czerwone pizze pod rząd. Dawno takiego przypadku nie było. O ile w ogóle taki przypadek był wcześniej, bo chyba nie. Jak były czerwone pizze, to raczej nie pod rząd. Okej. To układanie tej ósemki nam nie wyszło za bardzo, zbyt ładnie. I potem ta czwórka też została tak rozjechana. I pierwsza pizza Olgi. Okej, Olga. Zaczynamy oczywiście od 4 seteczek, czyli perfekt. Claire, no tutaj już nie będzie czerwonego. Czerwone pizze już dosyć ich. Trochę lepiej będzie, jak wyrzucę i poprawię. Czerwone pomidorki. Albo paprykę pierw, bo widzę paprykę, a pomidorów nie znalazłem. Teraz są pomidory. Robię pizzę jak są gotowe, ale jak słyszę dzwoneczek do drzwi, no to też chciałbym wziąć klientowi zamówienie na pizzę. Więc teraz wydamy. Co gotowe. Perfekt. I pójdę zrobić piątkę. I tak nie mam pizzy do wydania. A gdzie są te serki? Tu. I pieczarki Hank jeszcze zamówił. Alan. No, 2 szósteczki, no to szybko to nałożę. Okej, kiełbasa, pieczarki i te papryki. Jeszcze wezmę tą do góry. Okej, i którą pizzę mam teraz gotową? 3. O, James. Dalej seteczki wychodzą. Czyli perfekty. Okej, Claire. Dalej perfekt. 4 pod rząd, combo perfektów na 4.
Tutaj jeszcze żółta pizza, no to ją muszę wydać. Okej, okay, Hank. O, no i za układanie nie wyszło. No i przy okazji mamy już wszystkich klientów, Kahuna i Trishna. Żółty. No i nasza Trishna pomarańczowy. Czyli najpierw zrobimy pizzę. Potem jak się będą grzały, to ja wydam dla Alana pizzę. Tutaj zawsze, praktycznie zawsze szukam tych składników. Bo nie jestem dobrze nauczony, gdzie te składniki tak. W którą stronę najbliżej każdy składnik jest. Niektóre to mogę znaleźć szybciej, niektóre będę szukał dłużej. Ok, cztery rogi. Czosnek w lewym dolnym. Cebula w prawym górnym. Szpinaka dawno nie kładłem w lewym górnym. I pomidory w prawym dolnym. Ok, mamy pizzę dla Alana. Seteczki, no już mi jedną zabrał. Akurat miałem ustawione 8. Przynajmniej zaczekanie nikt mi nie zabrał. Jak tam Kahuna? Dwa zamówienia bez perfekta, trzecie też bez. Czyli na czterech perfektach kombo się skończyło. Mogło być kombo 5 perfektów, jakby ten build nam wyszedł. Uchanka. Ale tu jeszcze perfekt. Na koniec dnia u Trishny też się udał. No to 3 perfekty nam nie wyszły, reszta wyszła. Dziewiątki, dziewiątki i quality setka. No. Okej, okay, może się uda po następnym dniu wbić ten rank. Do zobaczenia, 55 dzień zrobiony. Cześć!